Otwarte karty, Piotr Seifert. Dzisiaj porozmawiamy o wakacjach. W naszym studiu gościmy panią Annę Hasiuk. Porozmawiamy właśnie o tym okresie wakacyjnym, środek wakacji. Witam panią. Dzień dobry. Powiedzmy na początek parę zdań o ośrodku, ośrodek Nowy Świat. Co to takiego? Ośrodek Nowy Świat jest projektem Teatru Modrzejewskiej w Legnicy. Pomysłodawcą ośrodka jest dyrektor teatru, pan Jacek Głąb. Ośrodek Nowy Świat mieści się przy ulicy Nowy Świat w Legnicy i działa od 2010 roku. To w ciągu tych kilku lat waszej działalności, co zrobiliście, na co ten ośrodek kładzie nacisk? Czym wy chcecie się zajmować? Czym się zajmujecie? Takim celem, głównym celem ośrodka jest łączenie ludzi z daleka i z bliska, czyli łączenie ludzi, tych, którzy mieszkają poza granicami kraju, z tymi ludźmi, którzy mieszkają blisko nas, naszymi sąsiadami. To tak powiedzieć coś bliżej, co udało wam się zrobić, na czym to łączenie tych różnych ludzi, różnych kultur polega? Do tej pory przeprowadziliśmy kilka projektów międzynarodowych. Byli u nas Żydzi, Niemcy, Łotysze, Włosi, Estończycy, Rosjanie także. Generalnie staramy się przybliżyć różne narodowości i różne kultury ludziom mieszkającym tutaj w Legnicy i ludziom mieszkającym blisko nas, blisko okolicy ośrodka. Trochę opowiedzieć o tym, jak w innych kulturach się żyje, jakie są tradycje, jakie są przyzwyczajenia. No i też pogłębić świadomość kulturową ludzi, którzy do nas przychodzą. To konkretnie pani w jakiej wymianie na przykład uczestniczyła, gdzie pani była, jaką kulturę miała pani okazję poznać? Ja w ośrodku Nowy Świat jestem od 3 lat wolontariuszem, zaczynałam od wolontariatu. Ja akurat brałam udział tylko w jednym projekcie międzynarodowym. Byłam na wymianie w Gruzji. Byliśmy tam z młodzieżą. Spotkaliśmy się z... To czego ten projekt dotyczył? Jaki był temat tego projektu, tej wymiany? Co było głównym? Wymiana miała tytuł True Theater to Common Roots, czyli szukaliśmy wspólnych korzeni poprzez teatr. I brały w nim udział narodowości takie jak Łotwa, Algieria, Polska, Gruzja. I co takie wymiany dają nam? Co one dają tobie konkretnie po takim tygodniowym czy dwutygodniowym wyjeździe? Wraca się i co, ma się jakieś nowe pomysły, które później przydają się w takim codziennym życiu? Tak, na wymianie w Gruzji byliśmy tydzień czasu. Ja byłam tam jako lider grupy, czyli ja zajmowałam się bardziej tą stroną organizacyjną całego wyjazdu. Natomiast ludzie, uczestnicy projektu szukali wspólnych, tak jak mówiłam, wspólnych korzeni. Zaczynaliśmy od narodzin, poprzez ślub, szliśmy aż do śmierci i porównywaliśmy te wszystkie wydarzenia wśród tych różnych kultur. Na pewno wszyscy uczestnicy wynieśli stamtąd super nowe doświadczenia, nową wiedzę. No ale też muszę koniecznie wspomnieć o tym, że taka przygoda no rzadko komu się zdarza, rzadko kiedy. No i tutaj jest bardzo fajny aspekt ten turystyczny także. No właśnie, to powiedzmy, jeżeli ktoś nas ogląda i sobie pomyśli, o coś takiego by mnie interesowało, to jest tak, że osoby mogą przyjść do waszego ośrodka i uczestniczyć w kolejnych tego typu przedsięwzięciach? Kto może z tego korzystać? Do ośrodka może przyjść tak naprawdę każdy, dlatego że my swoją działalność prowadzimy bardzo otwarcie i bardzo czekamy na wszystkie osoby, które są zainteresowane współpracą albo tym, żeby podejrzeć, co się u nas dzieje. W tej chwili nie planujemy żadnego międzynarodowego projektu, natomiast prowadzimy warsztaty, takie bezpłatne warsztaty dla dzieci, głównie dla dzieci z okolicy ośrodka, z najbliższej okolicy, ale przychodzą do nas tak naprawdę dzieci z całego miasta i świetnie się bawią. Byliśmy u was na inauguracji, warsztaty rozpoczęły się w sobotę, potrwają do końca wakacji.
One są, jak słyszeliśmy, bezpłatne, otwarte dla każdego, nie trzeba się zapisywać. Co na tych warsztatach można, co dzieci robią, tak? Tak, warsztaty mamy w środy i w soboty. Będą one trwały właśnie od początku wakacji aż do 25 bodajże sierpnia. Warsztaty są otwarte i tematyka warsztatów jest bardzo różna. Możemy, prowadzimy warsztaty plastyczne, muzyczne, taneczne. Właśnie wczoraj były świetne warsztaty ruchowe, takie cyrkowe, na których dzieci uczyły się żonglerki, uczyły się puszczania baniek mydlanych, robiły gwiazdy, przy okazji wykonywały jakieś układy taneczne. Także było tam no, wiele radości i dzieciaki wyszły przeszczęśliwe i bardzo zadowolone. To przypomnijmy, to jest środa, godzina która? Środa, godzina 16 i w soboty zaczynamy o godzinie 12. Mniej więcej takie warsztaty trwają około 2 godzin i w soboty dodatkowo na zakończenie warsztatów robimy jeszcze takiego wspólnego grilla, także który jest otwarty, na który zapraszamy wszystkich sąsiadów. To powiedzmy jeszcze, jaki wiek dzieci i skąd te, czy to są z tej części miasta, czy to jest po prostu przychodzi dziecko i jest wpuszczane bez żadnych papierów, bez żadnych dokumentów? Głównym jakby naszym takim pomysłem na te warsztaty jest to, żeby troszeczkę aktywizować te dzieciaki z okolicy ośrodka, dlatego że dzielnica no, jest jaka jest, jest taka trochę, no, można powiedzieć, że zapomniana przez miasto, trochę taka zaniedbana. Te dzieci nie do końca mają zawsze co robić podczas wakacji, no i myśmy postanowili, żeby tym dzieciom te wakacje trochę urozmaicić, ale przychodzą do nas dzieci z całego miasta i my jesteśmy zawsze otwarci, nikogo nigdy nie wygonimy. To ile dzieci uczestniczy w tych warsztatach tak zazwyczaj? Na pierwszych warsztatach było około 15 dzieci, natomiast wczoraj było około 30 osób. Wczoraj byli też rodzice. I rodzice również brali udział, ci odważniejsi, także A ile tak naprawdę jesteście w stanie osób przyjąć, tych młodych ludzi? 30 osób to jest to maksimum, czy jeszcze może być więcej, czy się pojawia problem wtedy, jeżeli przychodzi więcej? Nasze podwórko nie jest małe, jest w miarę, ma w miarę wystarczającą ilość miejsca na to, żeby przyjąć 30 dzieci spokojnie. Jeszcze więcej także przyjmiemy i jakby no czekamy na wszystkich. Pani jest koordynatorem tego ośrodka, są również wolontariusze. Ilu jest wolontariuszy, jak to jest duża grupa osób, która działa w tym ośrodku? Wolontariuszy mamy w tej chwili około 10 osób. Dodatkowo jeszcze w moim zespole są w tej chwili 3 osoby. Jest to Magda Pietrewicz, po której ja przejęłam tutaj funkcję koordynatora, która jest takim merytorycznym opiekunem całego ośrodka. Ona daje pomysły, dawała pomysły na wszystkie projekty, na wszystkie wyjazdy i spotkania. Jest jeszcze mój mąż Łukasz Hasiuk, który pomaga nam od strony organizacyjnej i takiej technicznej. A powiedzmy, w jaki sposób wy jesteście finansowani, kto za to płaci? Finansowani jesteśmy przez Teatr Modrzejewskiej. No i staramy się również nieustannie o różne granty ze wszelkich możliwych źródeł. To powiedzmy jeszcze, bo słyszeliśmy, że na razie wymian żadnych nie planujecie. Inne jakieś pomysły, inne rzeczy po wakacjach, co ewentualnie po wakacjach już są, już macie jakieś pomysły, plany? Tak, w tej chwili odbywa się projekt Rzemiosła z Nowego Świata. Projekt prowadzi właśnie Magda Pietrewicz, wspomniana wcześniej. I jest to projekt skierowany do studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, w którym oni biorą udział. I generalnie polega on na tym, że odwiedzamy punkty handlowo-usługowe w okolicy Nowego Świata, które specjalizują się jeszcze w takich dosyć zapomnianych rzemiosłach, dlatego że na Nowym Świecie... Czyli na przykład szewc, krawiec, tak? Jest tam na przykład magiel, jest tam modniarstwo, pani, która produkuje kapelusze. Jest tam właśnie też szewc. No i odwiedzacie te punkty i na czym ten projekt ma polegać? Tak, studenci zbierają taki materiał, robią takie badania etnograficzne, opowiadające o tych ludziach, którzy pracują w tych punktach, dlatego że zazwyczaj ludzie ci pracują tam od dawien dawna, od samego początku właściwie. Często to są rodzinne firmy, prawda? Zgadza się. I
efektem finalnym tego projektu ma być taki krótki film dokumentalny, który właśnie przedstawi pracę tych punktów i być może też trochę wpłynie na ich promocję. Jest. Dobrze, tam więc czekamy na film, na efekty, kiedy zakończenie tego projektu planowane jest? W tej chwili skończyła się pierwsza część tego projektu, druga część rozpocznie się w połowie sierpnia i mam nadzieję, że uda nam się zmontować materiał w okolicach września tego roku. Tak więc czekamy na ten film. Dziękuję bardzo za rozmowę, dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia. Dziękuję.